Cześć, witajcie wszyscy. Ja się nazywam Marcelina i jest dzisiaj wtorek, czyli drugi dzień z cyklu 5 spotkań poranków z jogą, które dla Was przygotowaliśmy razem z Fundacją World Health Living Foundation. I dzisiaj skupimy się na drugim elemencie jogi, jakim jest oddech. W jodze określa się zestaw ćwiczeń, które pomagają nam tak naprawdę uregulować nasz oddech pranayamą. Być może się to wydawać skomplikowaną nazwą, ale tak naprawdę dzieli się ona na dwa człony. Pierwszy z nich to jest prana, co oznacza energię, a ayama oznacza tak naprawdę rozpiętość, objętość i jakby poszerzanie. Więc tak naprawdę pranayama to jest nic innego jak energetyczny oddech, czyli taki sposób oddychania, który pozwala Wam właśnie dostarczyć więcej tlenu, pobudzić nasze komórki do działania, nasz mózg do pracy, a nasze ciało albo do rozluźnienia, albo do tak samo działania. Mówi się też, że prana tak naprawdę to jest taka nasza energia życiowa. Tak jak mamy na przykład w kulturze chińskiej mamy chi, które też jest właśnie definiowane jako ten przepływ przez nasze ciało. Tak samo właśnie yoga mówi tutaj o pranie. I tak naprawdę praną jest wypełnione wszystko, co nas otacza, czyli nawet ta trawa, ptaki, które śpiewają akurat dzisiaj z nami. Wszystko, co ma w sobie życie, tak naprawdę jest wypełnione praną. Więc jeżeli nauczymy się, w jaki sposób kontrolować tą pranę, w jaki sposób ją manipulować, będzie nam dużo, dużo łatwiej radzić sobie właśnie z naszymi emocjami, z naszym ciałem, z naszymi myślami. I jeszcze co ciekawe, właśnie najbardziej sprężną formą prany jest tak naprawdę myśl. Czyli to wszystko, co się pojawia w naszej głowie, to też jest właśnie przejaw prany. I to się wiąże z tym, że, uwaga, ciekawostka, jeżeli się nauczymy kontrolować pranę, to tak naprawdę też jesteśmy w stanie skontrolować nasz umysł. I na tym tak naprawdę polega medytacja. Czyli sami zobaczycie pod koniec naszego cyklu spotkań, że to się wszystko zacznie ze sobą łączyć. Jeśli chodzi też o oddech, i stricte już z technicznej strony, to mamy tak naprawdę trzy jego części. Wdech, zatrzymanie i wydech. Mogłoby się wydawać, że tego zatrzymania się nie uwzględnia. Zazwyczaj mówimy wdech, wydech, wdech, wydech. Jednak jest ono bardzo istotne. I możemy je powietrze zatrzymać albo na wydechu, albo na wdechu. Zobaczycie zresztą sami zaraz w praktycznej części dzisiejszego spotkania. Natomiast jeśli chodzi o w ogóle sposób, w jaki oddychamy, to spróbujcie teraz zrobić sami dla siebie test. Usiądźcie wygodnie, prosto i po prostu weźcie jak najnaturalniej głęboki wdech i wydech i zobaczcie, która część waszego ciała, czy tutaj dolny brzuch, czy klatka piersiowa unosi się do góry. Możecie nawet położyć rękę jedną na brzuchu, drugą na klatce, po prostu weźcie wdech i zobaczcie sami dla siebie, która tutaj ręka się poruszy. Jeszcze jeden wdech, skupcie się. Wydech. I teraz tak naprawdę to, co się powinno zadziać, to wasz dolny brzuch powinien się bardziej aktywować niż klatka. Ponieważ zazwyczaj oddychamy właśnie do klatki piersiowej, czyli zatrzymujemy tutaj to powietrze, ono nie dociera do dolnej części płuc, która tak naprawdę wypełniona jest większą ilością krwi i tym samym nie pracuje nam przepona. Więc to, co chcemy zrobić, to aktywizować przeponę. Czyli zamiast oddychać tutaj tylko uaktywniając górną część klatki i ramiona, staramy się raczej pokierować oddech do dolnego brzucha i tym samym aktywizować przeponę. Spróbuj teraz i raz jeszcze położyć prawą dłoń na brzuchu, lewą na klatce piersiowej i wziąć głęboki wdech w taki sposób, żeby faktycznie poczuć, jak twój brzuch wypełnia się powietrzem, unosi się pępek do góry
i otwierają się żebra na cztery strony świata. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden wdech. Poczuj powietrze w dolnym brzuchu. Wydech. I teraz spróbuj zrobić to samo. Połóż dłonie na kolanach. Ściśnij łopatki. I raz jeszcze spróbuj właśnie w taki sam sposób wziąć wdech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Cały czas ze ściśniętymi łopatkami. Właśnie po to, żeby tworzyć więcej przestrzeni w dolnym brzuchu. Jeszcze jeden. Wdech. Wydech. Cały czas ściśnięte łopatki. Wdech. Wydech. Możesz zamknąć oczy, wdech. Wydech. Super. Mam nadzieję, że faktycznie udało Ci się poczuć, jak tutaj dolne żebra i brzuch się otwierają. I teraz połóż raz jeszcze rękę lewą na klatce piersiowej, prawą na dolnym brzuchu. I spróbuj teraz wziąć głęboki wdech w taki sposób, że najpierw wypełnisz brzuch, a potem klatkę piersiową przytrzymasz przez chwilkę, dosłownie przez sekundę lub dwie i z wydechem najpierw wypuścisz powietrze z brzucha, a następnie klatka piersiowa powinna opaść, jak wypuścisz całe powietrze. Spróbujmy. Wdech, wypełnij dolny brzuch. Środkowy, a na samym końcu poczuj, jak klatka wypełnia się powietrzem. Przytrzymaj. I wypuść powietrze z dolnego brzucha. I pozwól, żeby klatka piersiowa zapadła się do dołu. I raz jeszcze wdech do brzucha. Unieś klatkę piersiową, wypełnij po brzegi powietrzem. I z wydechem najpierw opróżnij brzuch. Wypuść powietrze z klatki piersiowej, pozwól, żeby się zapadła. I raz jeszcze wdech, wypełnij dolny brzuch. Klatkę przytrzymaj. I z wydechem wypuść powietrze z dolnego brzucha. Pozwól, żeby klatka się zapadła. I to jest tak zwany kompletny oddech. Czyli moment, kiedy tak naprawdę uruchamiamy naszą przeponę, pozwalamy, żeby nasz brzuch się rozluźnił i dopiero na samym końcu przy wdechu klatka wypełniła. To jest kompletny sposób oddychania. Wysyłamy w ten sposób sygnał naszemu ciału, że wszystko jest w porządku, że jesteśmy zrelaksowani, że nie ma wokół nas żadnego zagrożenia. Zresztą nawet jak zauważycie dzieci czy zwierzęta, które są w zupełnym relaksie, właśnie oddychają w taki sposób. Zrobimy sobie teraz jeszcze jedno ćwiczenie oddechowe, które się nazywa Kapalabhati i jest to tak naprawdę oddech świecącej czaszki. Użyjemy sobie tego sposobu, którego przed chwilą nauczyliśmy się, ale w troszeczkę zwiększonym tempie. Już Wam tłumaczę, o co chodzi. Siedzimy cały czas tak, żeby było nam wygodnie. Jeżeli jest to pozycja ze skrzyżowanymi nogami, to jest ok. Możecie też usiąść po prostu w taki sposób. Zobaczcie, jak będzie Wam wygodniej. Ćwiczenie polega na tym, że składa się z trzech etapów. Bierzemy głęboki wdech i robimy krótkie, szybkie wydechy nosa. Możecie sobie wyobrazić, jakby przed Wami była świeczka i chcielibyście ją zmuchnąć właśnie w taki sposób. I w momencie, kiedy robicie wydech, powinniście czuć, jak Wasz brzuch się zaciska i mocno zapada do środka, czyli Wasza przepona w tym momencie idzie do góry. Czujemy tutaj ucisk i robimy mocny, dynamiczny wydech. Spróbujcie kilka razy, możecie też położyć dłoń na brzuchu. Właśnie w taki sposób powinno to wyglądać.
po tym, jak kilka razy sobie zrobimy taki wydech, bierzemy, zostajemy na wydechu przez kilka sekund, następnie weźmiemy głęboki wdech, wypełnimy brzuch powietrzem, zatrzymamy i zrobimy znowu wydech. I takie będą przed nami trzy rundy. Przygotuj się więc, usiądź wygodnie, wyprostuj kręgosłup, poczuj czubek głowy, ciągnie się do góry, broda delikatnie zapada się do mostka, ramiona są rozluźnione. Weźmy wspólnie głęboki wdech i wydech. I z kolejnym wdechem zaczniemy kapalabhati wdech. I spróbuj dynamiczny wydech. Wydech, całkowicie opróżnij powietrze, brzuch z powietrza. Pozwól, żeby pępek zapadł się do kręgosłupa. Przytrzymaj na wydechu. I weź głęboki wdech, wypełnij brzuch powietrzem jak balon i też przytrzymaj. Wydech, wypuść powietrze. Rozluźnij ciało, możesz mieć zamknięte oczy. Poczuj, jak powietrze płynie przez twoje ciało w tym momencie. Wyrównaj oddech. I raz jeszcze weź głęboki wdech i zaczniemy drugą rundę kapalabhati. I zaczynamy wydechy. I wydech, wypuść całe powietrze, pozwól, żeby pępek zapadł się do kręgosłupa. Przytrzymaj na wydechu. I weź głęboki wdech, wypełnij brzuch jak balon i przytrzymaj na wdechu. I wydech. Wyrównaj oddech wdechem i wydechem. I ostatnia runda, weź głęboki wdech i zacznij kapalabhati. Wydech, wypuść całkowicie powietrze, przytrzymaj na wydechu, pępek zapada się do kręgosłupa. I weź głęboki wdech, wypełnij brzuch powietrzem jak balon. Zostań. I wydech, wypuść powietrze.
Zamknij oczy i zostań tu przez chwilę. Obserwuj, w jaki sposób płynie teraz energia w Twoim ciele. Co się wydarza? Być może coś się zmieniło. Pozwól sobie być w tej przestrzeni, obserwując bacznie, co się teraz dzieje. Jak się czujesz? I z kolejnym wydechem skieruj brodę do mostka. Odchyl głowę do tyłu. Wydech, broda do mostka. Wdech, głowa do góry. Wydech, broda do mostka. I wdech, głowa do góry. Przechyl teraz głowę w prawą stronę. Pozwól, żeby ucho opadło na bok. Rozluźnij szyję, wyciągnij ją. I z wydechem przetocz głowę w drugą stronę. Połóż dłoń z boku na macie albo na podłodze. I zacznij zataczać okręg całą głową. Rozluźnij szyję. I w drugą stronę. I zostań na środku, w centrum. Zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie oddechowe, ponieważ Kapalabhati, czyli oddech świecącej czaszki, ma na zadanie pobudzić nasze ciało do działania, nasz umysł do myślenia. Zrobimy sobie też teraz ćwiczenie, które pozwoli nam się bardziej wyciszyć, rozluźnić. Nazywa się ono Anuloma Viloma i polega na tym, że będziemy naprzemiennie oddychać przez prawą i lewą dziurkę. Nasze ciało jest symetryczne, jak pewnie sami widzicie. I jeżeli wykonujemy ćwiczenia oddechowe, które właśnie pozwalają nam uregulować prawą, lewą stronę, prawą, lewą półkulę, to tym samym właśnie nasze ciało dostaje sygnał, żeby się wyciszyć, rozluźnić. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że lewa ręka będzie w Chin Mudra. Nie musicie pamiętać nazwy, palec wskazujący i kciuk się stykają po to, żeby właśnie zamknąć przebieg energetyczny. A prawa ręka będzie sobie działała w ten sposób, że kciukiem będziemy zatykali prawą dziurkę, a palcem serdecznym będziemy zatykali lewą dziurkę. Już Wam pokazuję, o co chodzi. Połóż kciuk na prawej dziurce, weź wdech. Zatkaj teraz z palcem serdecznym lewą dziurkę i zrób wydech przez prawą. Teraz weź wdech przez prawą. Zatkaj kciukiem prawą dziurkę i zrób wydech przez lewą. Jeszcze raz wdech przez lewą. Zatkaj lewą dziurkę, wydech przez prawą. I wdech przez prawą. Zatkaj, wydech przez lewą. Wdech przez prawą. Zatkaj, wydech przez lewą. Wdech przez prawą. Zatkaj, wydech przez lewą.
Wdech przez lewą. Zatkaj. Wydech przez prawą. Wdech przez prawą. Zatkaj. Wydech przez lewą. Wdech przez prawą. Zatkaj. Wydech przez lewą. Połóż dłonie na kolanach. Zostań i oddychaj naturalnie do dolnego brzucha. Pozwól, żeby z każdym wdechem twój pępek unosił się do góry i z wydechem zapadał w dół. Z wdechem unosi się do góry i z wydechem opada w dół. Wdech unosi się do góry i wydech opada w dół. Obserwuj swoje ciało. Czy są w nim jakieś miejsca, które wymagają jeszcze większej uwagi? Wyślij teraz w to miejsce kilka głębokich wdechów i wydechów. Z wdechem poczuj, jak wypełnia się właśnie to miejsce praną, czyli energią życiową. I z wydechem rozluźnia się jeszcze bardziej. Z wdechem wypełnia się praną. I z wydechem rozluźnia. Pamiętaj też o tym, że prana to nie tylko powietrze, które wdychamy, ale też jedzenie, które przyjmujemy. Ważne jest to, żeby właśnie było ono napełnione tą energią życiową. Czyli wszelkiego rodzaju zamrażanie, odmrażanie zawsze powoduje, że ta energia gdzieś się tam zatraca, że nie jest ona właśnie żywa. Najlepiej jest jeść to, co nam przed chwilą urosło w ogrodzie, to, co zerwaliśmy z drzewa, czy wykopaliśmy z ziemi. Ale to jest osobny temat, którym się zajmiemy w czwartek. Natomiast prana to też są ludzie, którymi się otaczamy. To jest wszystko to, co wokół nas się dzieje. Także pamiętajcie również o tym, żeby właśnie zadbać, zastanowić się, w jaki sposób ty wchodzisz w interakcję ze swoim otoczeniem, co tak naprawdę przyjmujesz z zewnątrz, jakie czynniki na ciebie wpływają, a jakie są mniej istotne. Także zostawiam was na ten moment właśnie z tymi przemyśleniami na temat prany. Mam nadzieję, że wasze ciała będą już sobie dzisiaj właśnie pracować w taki sposób, w jaki powinny, czyli najpierw się pobudziliśmy, teraz się wyciszyliśmy. I życzę wam tego, żeby właśnie ten dzień był pełen spokoju. I być może znajdzie was jakaś też refleksja na temat jogi, czy na temat waszego własnego bycia w swoim ciele. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Pięknie wam dziękuję. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie znaleźć mnie na Facebooku Body Reminder albo na Instagramie. I gorąco zachęcam was do tego, żebyście dzisiaj zadbali o siebie, żebyście poświęcili czas właśnie dla samych siebie, na jakąś drobną refleksję. I do zobaczenia jutro. Widzimy się o godzinie 11:30, trochę później niż dziś. Ale będzie ciekawy temat relaksacji. Więc jeżeli będziesz potrzebować akurat jakąś przerwę w pracy, to gorąco zachęcam cię do tego, żebyś wpadła właśnie na naszego live'a. Do zobaczenia. Dzięki wielkie.